Maciej S., przyjaciel Markusa, ma dość oskarżeń pod swoim adresem. To on pojechał po kobietę do Egiptu, kiedy kontakt z nią był utrudniony. Twierdzi, że nie wie, co przytrafiło się Magdzie. Sam ma wiele pytań i wątpliwości. Pomimo, że znam Magdę krótko, również widziałem, że ona się zachowuje skrajnie niestandardowo. I pytanie jest, jeżeli przyszło to załamanie nerwowe, to czy się to stało po prostu w przypadku zbiegu niekorzystnych zdarzeń, czy po prostu ktoś pomógł Magdzie w tym, że przyszło to załamanie nerwowe? Nie wiem, to jest dla mnie rzecz, z której należałoby się przyjrzeć i wyjaśnić. Markus W., chłopak Magdaleny, jest przytłoczony jej śmiercią. Twierdzi, że wszystkie teorie spiskowe pod adresem jego dziewczyny to pomówienia. Podkreśla, że Magda nigdy nie chorowała psychicznie i nie zażywała narkotyków. Magda była bardzo zdrową osobą, aktywną. Ćwiczyła, zdrowo się odżywiała. Nic nigdy takiego nie zauważyłem. Oraz rodzina i bliscy również. A czy ona zażywała narkotyki? Magda stroniła od takich rzeczy, nawet nie paliła papierosów. Markus i Maciej podkreślają, że sami też nie zażywają narkotyków. Nigdy nie byli też karani. Nigdy nie byłem karany. Wszelkie insynuacje, że jesteśmy poszukiwani, czy że się nie stawiamy, nie współpracujemy, są nieprawdziwe z policją. Policja i prokuratura są to jedyne organy uprawnione do przeprowadzania tych czynności i z tymi organami współpracujemy od samego początku. Przez internetową nagonkę sami stali się obiektem ataków. Pod ich adresem coraz częściej słychać pogróżki. Moje dziecko, 9-letnia córka, aktualnie musiała mieć wyłączony telefon, bo to, co się dzieje do mojej mamy, na przykład dzwonią ludzie na prywatny, zastrzeżony telefon, też jest to bardzo ciekawe, skąd posiadają taki numer. I grożą, czy hejtują. Obaj podkreślają, że w sprawie śmierci Magdy nie postawiono im żadnych zarzutów. Współpracują z prokuraturą w celu wyjaśnienia sprawy. Wrocław, Marcin Lustyk,